Siema, siema, dzisiaj sobie potestujemy kolejną postać. Plan jest taki, żeby zagrać wszystkimi postaciami. Więc oczywiście teraz bierzemy Hildę, która jest Knightem i bije z One-Handed Sworda albo z Mace'a. Jeżeli chodzi o skille, to mamy Blitzslama z Charge'em, Counter-Strike oraz Taunt. Taunt nam się raczej się nie przyda aktualnie. Troszkę grałem na offstream, na streamie. Jeżeli chcecie, to zapraszam, link będzie w opisie na mojego Twitcha. Tam możecie zobaczyć moje zmagania na żywo. Kupiłbym mieczek. Kupiłbym to. Cyk. Niestety serwery amerykańskie dają się troszkę we znaki. Jednak dużo lepiej by się grało na europejskich, no ale niestety nie mamy europejskich, a szkoda. Tutaj sobie musimy wybrać questika. Ja bym wziął to. I co? Lecimy. Matchmaking. I widzimy się w gierce. Dobra, jesteśmy w gierce. Dobrało nam kleryka oraz rogala. To my tu mamy skrzyneczka pierwsza, nic nie ma ciekawego. Które przed chwilą grałem w Dareczka i chcę pochodnie wyciągać na trójce, a tu totalnie inaczej to działa, bo tu klikamy sobie Z po prostu i mamy taką jakby latarkę. Nie trzeba żadnej pochodni, dawaj, otwieraj. Dobra, i tu jest oko. To oko oczywiście przydałoby się ciachnąć. Jest friendly fire jak coś, także mamy trzech melasów, ja się tam nie pcham. Będzie lipa. I tak musimy tutaj przejść, więc ja sobie otworzę po prostu to przejście. O kurde ty, co za mobek tam jest? Chyba go nie widziałem wcześniej, przynajmniej tak mi się wydaje. A nie, bo to są pająki. Tylko się coś zbugowało i tak dziwnie jest. W powietrzu było jakby. Oj, tu jest jeszcze jeden mobek, nie widziałem go. On jest w miarę łatwy do uniknięcia, bo on daszuje po prostu po linii prostej. Więc nie ma z nim problemu większego. Zobaczmy, co tu mamy. Kapturek i zbrojkę. No zbrojka niby lepsza. Mniej movement speeda zabiera. I kapturek. Dobra. To już ktoś odpalił. Chyba? A nie, bo ja questa na to nie mam. To nie mogę tego odpalić, okej. No dobra, to idziemy dalej. Mamy kolejne oko. Ojej, ja chyba swojemu przywaliłem, tak mi się wydaje. To jest właśnie problem, jak się bije we dwóch, na przykład jednego mobka, nie? O, mam Mace'a. Nie wiem, jak Mace działa. Aha, tak sobie działa. Mały damage robi. Oni siebie obijają cały czas. Niemożliwe po prostu, nie? Dobra, idziemy dalej. Tunelami jakimiś. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Tu jest nietoperek. Dobra, mamy nietoperka. I nietoperek ma... kapturek lepszy. Dobrze, dobrze. Ten kapturek daje inta. Tak średnio, ale... Powiedzmy, że ok. Kurde, ma tego samego questa, co ja. Nie fajnie. No, tutaj szczuraz wyszedł. Zobaczmy, co jest ciekawego. Pieniążek. Okej. I tutaj chyba da się wejść jeszcze. Teraz będziemy musieli spierdzielać, bo strefa będzie. Tu nie ma luciku żadnego. Tam też nic nie ma. No dobra. To w sumie musimy wracać. Tutaj i na prawo kawałek.
No, tu kolejna bitka. Te pająki wybuchają trutką, także trzeba na nie uważać. O, buciki i pieniążki. Fajnie, bucików nie miałem. Dobra. Oho! Tu chyba będzie bosik. Tak mi się wydaje. Albo nie? A nie, tu nie będzie bosika. To są po prostu jakieś nietoperki. I oko widziałem. Oj. Dobra, jeden. Dobra, ja se zlutuję, bo widzę, że chłop blokuje. Czasami przez ten ping, kurde, hity nie wchodzą i to jest problem. To jest mega problem. Co my tu mamy w ogóle? O, taki sobie ten shield. O, i tu są pieniążki do lutowania. I teraz musimy iść tutaj. W sumie to w dół mogliśmy iść tak naprawdę. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej. No tu gdzieś strefa będzie się zamykać. No zobaczymy. Tutaj mamy bitkę. Oczko. O nie. Dobra. Git. Nie zatruło mnie oczko na szczęście. Aha, ale zatruło mnie jednak. Nie wiem, może laga jakiegoś miałem. No to jest właśnie też problem tego pingu, nie? No niby mnie nie zatruło, ale jednak tak i kurde, nie wiadomo o co chodzi. Oho, tu chyba bitka jakaś będzie, czy mi się wydaje. O, jest bitka. Gracze. Ty, no co jest? No nie mogę nic zrobić. Halo? Nie mogę ulta odpalić. Kurde no. Nie wiem, nic nie mogę zrobić, nie? Giga ciężko jest na tym pingu. Naprawdę jest mega ciężko. A to jest chyba w ogóle, on jest NA, mi się wydaje, więc no... Bardzo możliwe, że po prostu mieli przewagę ze względu na to, że mieli lepszy ping, nie? No ale cóż, no. Jest tak jest. Miejmy nadzieję, że next time będą europejskie serwery.